Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Nie będę ci opowiadał o sobie wiele. Nie będę tu opowiadał historii swojego życia, choćby dlatego, że nie jest ona istotna. Wystarczy powiedzieć, że jestem zwykłym facetem z dobrze płatną, ale nieciekawą pracą. Pracą, która pozwala mi realizować moje dwie życiowe pasje. Podróże i historie. Od najmłodszych lat fascynowała mnie historia, a w szczególności wojenna, którą studiowałem w szkole i na studiach. Obecnie jako dorosły nadal pochłaniam książki, a w wolnych chwilach odwiedzam muzea i byłe pola bitew na całym świecie. Byłem wszędzie, od plaż Normandii po dżungle Azji południowo-wschodniej i odwiedziłem tak różne instytucje, jak Imperialne Muzeum Wojny w Londynie czy Muzeum Wojskowe Chińskiej Rewolucji Ludowej w Pekinie. Niektórzy mogą nazwać to chorobliwą fascynacją śmiercią i zniszczeniem, ale ja mam wielki podziw i szacunek dla mężczyzn i kobiet, którzy tak ciężko walczyli i często oddawali życie za sprawy, które były im drogie, i uważam, że ich poświęcenie powinno być zapamiętane. Podobnie jestem zwolennikiem starego porzekadła. Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości ani przyszłości. Oprócz moich podróży jestem również członkiem kilku forów internetowych i grup wraz z innymi pasjonatami historii wojskowości z różnych części świata. Naszym celem jest nie tylko prowadzenie ożywionej dyskusji, ale także wymiana wiedzy i znalezisk. Widzisz, istnieje wiele małych i niejasnych muzeów wojskowych rozsianych po całym świecie, związanych z bitwami i konfliktami, o których niewiele osób wie. Często te małe, nieliczne eksponaty są zniszczone i niskiej jakości. Ale czasem znajdujemy ukryte perełki opowiadające historie, które nigdy nie trafiły do podręczników. To właśnie takimi znaleziskami dzielimy się na forum dla dobra naszych kolegów. To właśnie dzięki jednemu z takich wątków po raz pierwszy usłyszałem o Muzeum Ostatecznej Wojny Ludzkości. Instytucja ta nie jest obecna w internecie, ani nie ma podanego numeru telefonu i nie jest finansowana z dotacji federalnej ani państwowej. Co więcej, nikt z naszej grupy nie wiedział, z czego składają się eksponaty tego muzeum. Sama nazwa była zagadką, sugerująca przewidywanie konfliktu, który może się wydarzyć w przyszłości. Udało nam się znaleźć fizyczny adres, ale to tylko potęgowało tajemnicę. Nie zdradzę dokładnej lokalizacji tajemniczego muzeum z powodów, które staną się aż zbyt jasne. Wystarczy powiedzieć, że znajduje się ono gdzieś na amerykańskim środkowym zachodzie, w miejscu, które można by określić jako środek niczego. Nic na Google Maps nie wskazywało na to, że w pobliżu znajduje się jakiś znaczący budynek. Co więcej, w okolicy nie było żadnych bitew ani nawet potyczek, które moglibyśmy ustalić. Nic podczas wojny secesyjnej, ani żadnego z licznych konfliktów z plemionami rdzennych Amerykanów. Jedyne, na czym mogliśmy się oprzeć, to recenzja jednego z anonimowych autorów, który opisał swoją wizytę w muzeum jako doświadczenie zmieniające jego życie i gorąco polecał wycieczkę do tej instytucji. Cała sprawa wydawała się dość podejrzana i większość członków grupy uznała to za oszustwo. Jednak nadal intrygowała mnie ta tajemnica i jak na szczęście miałem wziąć udział w konferencji w mieście oddalonym o 2 godziny jazdy od tego miejsca. Miałem dzień do zabicia przed lotem do domu, więc zdecydowałem się na podróż. Zdawałem sobie sprawę z tego, że może to być bezsensowna pogoń, ale uznałem, że warto zaryzykować na wszelki wypadek, gdybym znalazł ukryty klejnot. Nigdy w moich najgorszych koszmarach nie wyobrażałem sobie tego, co mnie spotka. Jazda tego ranka była spokojna. Wyjechałem z miasta, kierując się na zachód,
wkrótce zostawiając za sobą liściaste przedmieścia i mijając kilometr za kilometrem płaskie pola uprawne. Podążając za moją nawigacją, zjechałem z autostrady i znalazłem się na słabo utrzymanej, prawie opuszczonej drodze. Im bardziej oddalałem się od cywilizacji, tym mniejszą miałem pewność, że znajdę coś istotnego na zapleczu tego świata. Serce mi się krajało, gdy dotarłem na miejsce i nie znalazłem tam nic, poza opuszczoną stacją benzynową, ze starymi, zerdzewiałymi pompami i zdewastowanym przedpolem, z rozbitą szybą i wypatroszonym wnętrzem. Czułem się jak głupiec, który przejechał całą tą drogę na darmo. Mimo to postanowiłem wysiąść z wypożyczonego samochodu i przespacerować się po tej podupadłej budowli, mając tylko nadzieję, że znajdę coś interesującego. Wtedy właśnie go zobaczyłem. Samotną postać wyłaniającą się z rozpadającego się podwórza i idącą w moim kierunku, z szerokim, aczkolwiek w jakiś sposób złowrogim uśmiechem wyrytym na ustach. Cofnąłem się o krok, gdy podszedł do mnie z wyciągniętą ręką. Był dziwnie wyglądającym osobnikiem, ubranym w tweedową marynarkę i obcisłą kamizelkę, z zadbaną siwą brodą i elegancko oprawionymi okularami. Jego szeroki uśmiech wyglądał na wymuszony, a w głębokich, niebieskich oczach widać było błysk, który sugerował lekko skrywaną złośliwość. Ogólnie rzecz biorąc, mężczyzna miał niezwykły wygląd. Chociaż na zewnątrz nie różnił się zbytnio od innych ekscentrycznych typów akademickich, których można by się spodziewać w takich nietypowych instytucjach. Mimo to było w nim coś, co mnie odstraszało. Nie wydawało się jednak, żeby zauważył mój dyskomfort, ponieważ nadal wyciągał rękę, jednocześnie mówiąc do mnie miękkim, ale wyraźnie słyszalnym głosem. Dzień dobry panu, miło mi pana poznać. Mam nadzieję, że podróż tutaj nie była zbyt wymagająca. Nie chciałem podawać mu ręki, ale czułem się zobowiązany. Jego uścisk był mocny, a dłoń lodowata. Nie bardzo wiedziałem, co powiedzieć, więc wymamrotałem swoją odpowiedź. Nie, było dobrze. Dzięki. Och, to dobrze słyszeć. Odpowiedział entuzjastycznie mężczyzna po tym, jak w końcu uwolnił moją rękę. Cóż, proszę pana, z przyjemnością witam pana w Muzeum Ostatecznej Wojny Ludzkości. Jestem kustoszem tej placówki i będzie to dla mnie zaszczyt, że będę pełnił rolę pańskiego przewodnika podczas porannej wycieczki. W tym momencie byłem całkowicie zdezorientowany, a przez moją głowę przewijało się wiele pytań. Zadałem najbardziej oczywiste. Ale tu nie ma żadnego muzeum, prawda? Kustosz delikatnie prychnął, zanim odpowiedział. Właściwie to jest, proszę pana. Chociaż rozumiem pańskie zakłopotanie. Nasza instytucja jest w rzeczywistości zlokalizowana pod ziemią, pod naszymi stopami. Uważamy, że jest lepiej, gdy naszej instytucji nie ma na mapie. To wyjaśnienie tylko bardziej mnie zdezorientowało. Nie rozumiem. Dlaczego nie chcecie, żeby ludzie wiedzieli o tym miejscu? Czy nie chce pan zachęcić większej liczby odwiedzających? Kustosz zaśmiał się w lekceważący, niemal szyderczy sposób. Cóż, proszę pana. Nie jesteśmy typem instytucji, która pragnie przyciągać masy. Z pewnością nie chcielibyśmy, aby przyjeżdżały tu autobusy pełne turystów, prawda? Nie, proszę pana. Wolimy odwoływać się bezpośrednio do koneserów konfliktu, takich jak pan. Tych, którzy są skłonni podjąć dodatkowy wysiłek, aby nas odszukać. Dobrze. Powiedziałem niezręcznie. Cała sytuacja podnosiła wiele czerwonych flag i poważnie zacząłem kwestionować moją decyzję o pojawieniu się tutaj samemu. Co prawda kustosz nie wyglądał na takiego, który strzeliłby mi w głowę, żeby móc ukraść mój samochód i portfel. Niemniej jednak, cała sytuacja była bardzo niepokojąca. Nie było mowy, żeby wiedział, że dziś przyjadę, więc dlaczego mężczyzna stał tu i czekał na mnie? To nie miało żadnego sensu. Zdawał się jednak wyczuwać mój dyskomfort, przemawiając do mnie bardziej życzliwym tonem. Widzę, że ma pan swoje wątpliwości, to zrozumiałe.
Nasze małe muzeum jest przecież dość niekonwencjonalne. Obiecuję jednak, że na wszystkie pańskie pytania odpowiemy podczas zwiedzania. A teraz, czy zechciałby pan towarzyszyć mi do windy? Co, teraz? Powiedziałem ze zdziwieniem. Nie muszę przypadkiem kupić biletu? I czy nie przychodzą inni goście? Kustosz uśmiechnął się cienko, jednocześnie kręcąc głową. Nie pobieramy opłaty za wstęp. A ja wolę oprowadzać pojedynczo. O wiele bardziej osobiste, nie sądzi pan? A teraz, czy możemy? Na to odwrócił się do mnie plecami i zaczął iść w kierunku przedpola stacji benzynowej. W tym momencie miałem do podjęcia decyzję. Mogłem albo odwrócić się na pięcie i pobiec z powrotem do samochodu, albo pójść za tym tajemniczym mężczyzną i zobaczyć, dokąd mnie zaprowadzi. Wiem, co powinienem był zrobić, ale wciąż czułem się przyciągany przez tajemnicę. Ciekawość może być niebezpieczna i tego dnia pozwoliłem, aby to ona wzięła górę. Podążyłem za nim, mijając nieczynne pompy benzynowe i wkraczając na rozwalony dziedziniec, prawie potykając się o śmieci i inne pozostałości. Nie przypominało to wejścia do żadnego muzeum, które kiedykolwiek odwiedziłem. Moją uwagę zwróciły jednak drzwi do windy, znajdujące się na tyłach zdezelowanego budynku. Wyglądały jak nowo zainstalowane sporym kosztem. Stal nierdzewna, z cyfrowym wyświetlaczem podłogowym i przyciskami podświetlonymi i gotowymi do naciśnięcia. Kustosz przywołał windę i patrzyłem, jak drzwi się otwierają. Pan przodem, powiedział kustosz, gestykulując w stronę czekającej windy. Zawahałem się przez sekundę, zanim ruszyłem do przodu, czując się trochę niespokojnie, gdy kustosz wszedł za mną do środka i drzwi się zatrzasnęły. Nie wiem, jak daleko winda zjechała w głąb ziemi, ale wydawało mi się, że zjeżdżaliśmy w dół przez całą wieczność. Przez cały okres zjazdu kustosz stał nieruchomo. Jego uśmiech zniknął i patrzył na mnie martwym wzrokiem. W tym momencie poczułem się nerwowo, ponieważ obawiałem się, że kustosz będzie chciał zrobić mi fizyczną krzywdę. Myślałem, że będę musiał się bronić. Ale on nie poruszył się ani o jotę. Poczułem ulgę, gdy winda w końcu dotarła na niższe piętro, a drzwi otworzyły się z piknięciem. Ale oczywiście nie miałem pojęcia, co mnie czeka. Wyszliśmy z windy i kustosz poprowadził mnie długim betonowym korytarzem. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo jestem tam naprawdę narażony. Moje serce biło szybciej i zacząłem się mocno pocić. Co to za miejsce? Zapytałem nerwowo. Kustosz odpowiedział, nie odwracając się do mnie twarzą. Była instalacja rządowa, którą nabyliśmy dla naszych celów. Instalacja rządowa. Widziałem obrazy dawnego silosu rakietowego lub schronu przeciwatomowego. To tylko dodawało tajemniczości i zwiększało moje obawy. W końcu dotarliśmy do końca korytarza i znaleźliśmy drzwi bezpieczeństwa blokujące nam drogę. Kustosz wpisał kod na klawiaturze, otwierając je i zapraszając mnie do środka. Kiedy przekroczyłem te drzwi, nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Rozległą podziemną komorę, której sufit miał co najmniej 20 metrów wysokości i długość mniej więcej wielkości dwóch boisk piłkarskich. A ten ogromny bunkier był wypełniony sprzętem wojskowym i bronią, wielkimi ekranami wyświetlającymi materiały filmowe i wieloma eksponatami za szkłem akrylowym. To była dosłownie skarbnica historii wojskowości, tworząca jedno z najbardziej imponujących muzeów, jakie kiedykolwiek widziałem. Jedynej rzeczy, której brakowało, był sklep z pamiątkami. Byłem naprawdę zdumiony tym, co ujrzałem przed sobą, gdy szedłem naprzód w stanie oszołomienia, tylko po to, by kustosz zatrzymał mnie w miejscu, kładąc mi na ramieniu lodowatą dłoń i szepcząc do ucha. Proszę pana, muszę nalegać, abyśmy trzymali się oficjalnej trasy. Nie rozumiem, odpowiedziałem. Jak udało wam się zdobyć cały ten sprzęt? Wszystko zostanie ujawnione, proszę pana.
Musi pan tylko być cierpliwy. A teraz, czy możemy zacząć? Kiwnąłem głową i poddałem się jego życzeniom. Zaprowadził mnie do pierwszego eksponatu. Nad odgrodzoną sekcją widniał napis "Początek". Kustosz zaczął mówić autorytatywnym tonem głosu. Czym jest wojna, jeśli nie aktem podboju? A podbój to jedynie wykorzystanie słabości. Czas przed ostateczną wojną był czasem rozkładu, zarówno moralnego, jak i fizycznego. Cywilizacja ludzka osiągnęła swój nadir w pierwszej połowie XXI wieku. Nieunikniony skutek korupcji, konfliktów, terroryzmu, pandemii, chciwości i zniszczenia środowiska. Wszystko to oznaczało, że nadszedł czas, aby wrogowie ludzkości wykonali swój ruch. Wrogowie ludzkości. To wyrażenie mnie zastanowiło, ale na razie milczałem, mając nadzieję, że dowiem się więcej. I oczywiście odegraliśmy swoją rolę w promowaniu chaosu, używając piątych felietonistów do szerzenia strachu i nienawiści. Poprowadził mnie w kierunku dużego ekranu, który nagle ożył. Ekran pokazywał nagrania z kamer przemysłowych, przedstawiające kompleks biurowy podzielony na boksy, z pracownikami siedzącymi i wpatrującymi się w monitory. Sekundę później samotny strzelec uzbrojony w karabin szturmowy wtargnął do budynku, bezlitośnie strzelając do nieuzbrojonych pracowników, polując na nich na całym kompleksie, przeładowując, zabijając co najmniej tuzin osób, zanim zniknął z ekranu, zostawiając za sobą krew i trupy na podłodze. Następny fragment materiału pokazał mężczyznę w grubym płaszczu, wchodzącego do czegoś, co wyglądało jak miejsce kultu, z parafianami klęczącymi w modlitwie wzdłuż ławek. Mężczyzna przeszedł połowę korytarza, zanim został zauważony, nagle odrzucając swój ciężki płaszcz, aby ujawnić bombę przywiązaną do klatki piersiowej. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, zdetonował urządzenie, a obraz z kamery zastąpiły zakłócenia. Uznałem materiał filmowy dotyczący tych ataków terrorystycznych za nadmiernie drastyczny i niesmaczny, ale nie skomentowałem go. Obok wyświetlacza wideo znajdowały się różne eksponaty za szkłem, w tym karabin szturmowy AR-15 i kamizelka zamachowca samobójcy, wraz ze szczegółami wielu innych ataków, jak również różnych schematów promowania podziałów politycznych i manipulowania rynkami finansowymi. Kiedy skończyłem przeglądać eksponaty i materiały, kustosz zaprowadził mnie do kolejnej części muzeum, zatytułowanej "Pierwsze uderzenie". Bez wątpienia słyszałeś o czterech jeźdźcach apokalipsy. Podboju, wojnie, głodzie i śmierci. Cóż, jeźdźcy są nieco staromodni jak na dzisiejsze czasy, więc zamiast nich zwerbowaliśmy czterech pilotów. Uśpionych agentów, zaufanych i szanowanych po długich i znakomitych karierach. Ostatni ludzie, których można by podejrzewać. Po aktywacji nasi piloci przejęli kontrolę nad czterema lotami, jednocześnie koordynując dwie kolizje w powietrzu, zabijając setki, siejąc strach i zamieszanie na całym świecie. Włączył filmik z wiadomościami pokazujące eksplozje na niebie i odłamki spadające na ziemię. Przeczesałem swój mózg, ale nie mogłem sobie przypomnieć takiego ataku terrorystycznego, chociaż zauważyłem, że były podobieństwa do okrucieństwa z 11 września. To straszna rzecz, powiedziałem. Ale widzieliśmy już wcześniej takie ataki terrorystyczne. W jaki sposób ten jest jeszcze gorszy? Kustosz pokiwał głową, uśmiechając się lekko, gdy odpowiadał. Liczyła się nie liczba ofiar, ale ludzie, którzy zginęli. Jeden z samolotów wiózł sekretarza generalnego ONZ. Drugi trzymał najbogatszego miliardera technologicznego na świecie. Trzeci przewoził głowę kościoła rzymskiego, a czwarty to był Air Force One, zabijający prezydenta USA i większość jego wyższego personelu. Rozumiem. Odpowiedziałem, ledwo tłumiąc uśmieszek.
Liczyłem, że pamiętałbym, gdyby prezydent i papież zostali zabici przez terrorystów tego samego dnia. Oczywiście to wszystko było zmyślone. Ale dlaczego ktoś zadałby sobie tyle trudu? Zastanawiałem się nad tym przez chwilę, zauważając ogromne koszty, które musiały być poniesione na przebudowę tej przestrzeni, a także wysoką wartość produkcyjną wyświetlanych materiałów informacyjnych i wideo. Przypuszczałem, że musi być w to zaangażowane duże hollywoodzkie studio i być może wszystko to miało na celu promocję nowego przeboju filmowego. Może filmowali mnie właśnie teraz, czekając na moją reakcję. Było to jedyne logiczne wyjaśnienie, jakie przyszło mi do głowy, więc postanowiłem grać i zobaczyć, co się stanie. Kustosz opowiedział mi o reszcie ekspozycji, która zawierała szczątki z rozbitych samolotów i sylwetki ofiar. Potem przeszliśmy do kolejnej części, zatytułowanej Szok i Groza. Koniec świata rozpoczyna się w dość klimatyczny sposób, kontynuował kustosz, od pozornie naturalnych katastrof o niespotykanej dotąd sile. Trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, tsunami, tysiące ludzi zginie w ciągu kilku krótkich godzin, ale to dopiero początek. Poprowadził mnie w kierunku ekranu pokazującego materiał filmowy, przedstawiający zdewastowane ulice miast, masowe powodzie zmywające hektary pól uprawnych oraz kolejki tysięcy uchodźców uciekających z terenów objętych katastrofą. Następnie w wiadomościach pokazano ujęcia z powietrza, ogromnych i głębokich zapadlisk. Dziesiątki z nich rozsiały linie uskoków na każdym kontynencie. Dziennikarze tłumaczyli, że każda dziura ma setki metrów szerokości i nieznaną głębokość. A wszyscy pytani eksperci byli zaskoczeni ich nagłym pojawieniem się. Gdy oglądałem materiał, kustosz szepnął mi do ucha, oferując wyjaśnienie w postaci dwóch mrożących krew w żyłach słów. Piekielne usta. Następny ekran pokazywał coś, co wydawało się być satelitarnym ujęciem jednego z zapadlisk. Byłem zdumiony, widząc dziesiątki, a potem setki tego, co mogłem określić jedynie jako kule ognia, wyłaniające się z otworu i strzelające we wszystkich kierunkach. Ściana płomieni niepodobna do niczego, co kiedykolwiek widziałem. Narrator przemawiał monotonnym głosem, wyjaśniając, że każda kula ognia była wielkości samochodu i że wydawały się być kierowane przez nieznaną siłę, a każda z nich miała swój określony cel. Na całym świecie są tysiące zapadlisk, dodał kustosz, a z każdego z nich wyłaniają się tysiące kul ognia, co oznacza miliony skoordynowanych uderzeń na każde państwo na planecie. Po kolejnych klipach stało się jasne, że kule ognia są praktycznie nie do zatrzymania. W jednej ze scen wystrzelono pocisk ziemia-powietrze, ale po prostu przeszedł on przez płonącą kulę, nie zmieniając nawet jej kursu. W kolejnej scenie pokazano eskadrę F-22 Raptorów, lecących w szyku, które nagle zostały uderzone w powietrzu i rozerwane na strzępy, zanim piloci i ich zautomatyzowane systemy obronne zdążyły zareagować. Materiał filmowy przeniósł się na ikoniczne budynki na całym świecie. Biały Dom, Pentagon, Westminster, Kreml i Wielką Halę Ludową, a to tylko kilka z nich. Wszystkie stały w ogniu, płonąc doszczętnie po wielokrotnych atakach. Musiałem przyznać, że wszystko to wyglądało bardzo realistycznie. Nawet jeśli zniszczenie słynnych zabytków jest czymś w rodzaju kliszy z filmów katastroficznych. Obok wielkich ekranów wystawiono wiele rekwizytów, w tym zwęglone szczątki biurka Resolute, które zwykle znajduje się w gabinecie owalnym. Ofensywa Szok i Groza zakończyła się sukcesem. Kontynuował kustosz, paraliżując światowe rządy i dowództwa wojskowe. Scena jest gotowa do rozpoczęcia kampanii naziemnej. Poprowadził mnie następnie do kolejnego eksponatu, nazwanego po prostu Inwazja. Była to jak dotąd największa sekcja muzeum, a to, co tam zobaczyłem, naprawdę wstrząsnęło mną do samego rdzenia.
Projekcja na dużym ekranie pokazywała serię szokujących obrazów rzezi i śmierci. Pierwszy z nich pokazywał masywny lotniskowiec na otwartym morzu. Okręt wojenny wydawał się płynąć spokojnie. To było do czasu, gdy woda wokół niego zaczęła bulgotać, jakby się gotowała. Pod powierzchnią pojawił się ogromny cień, taki, jaki mógł być rzucony tylko przez morskie stworzenie o niewiarygodnych rozmiarach. Lewiatan nie wypłynął na powierzchnię, lecz wysunął swoje 8 ogromnych macek, z których każda miała grubość od 12 do 15 metrów. Macki zacisnęły swój śmiertelny uścisk wokół okrętu wojennego, używając ogromnej siły, aby wciągnąć go pod wodę. Z przerażeniem patrzyłem, jak lotniskowiec obraca się na bok, wyrzucając samoloty i bezradnych marynarzy do wrzącej poniżej wody. Następnie pokazano z lotu ptaka plażę, nagle zaatakowaną przez ogromne, podobne do węży stworzenia, które wyłoniły się z fal, prześlizgując się po piaskach w kierunku czekającego szeregu żołnierzy i policjantów, którzy próbowali zorganizować obronę z marnym skutkiem. Strzelali do węży z karabinów i pistoletów, ale te nie przestawały się pojawiać. W jednej chwili znalazły się na wysokości obrońców i dosłownie pożerały mężczyzn, połykając ich w całości. Z pokonaną obroną potwory mogły swobodnie atakować miasto poza nią. Kustosz milczał przez kilka minut, pozwalając materiałowi mówić za siebie. Choć przed kolejną sceną zaoferował krótki komentarz. Naszą ofensywę wspomagali lokalni sojusznicy, choć wielu z nich nie było do końca chętnymi uczestnikami. Aby to podkreślić, obejrzałem film przedstawiający otwarty plac, który rozpoznałem jako Plac Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. Kompania chińskich wojsk ustawiła się w pozycji obronnej, ale została zaatakowana przez tysiące cywilów zmienionych w zombie, morderczo krzyczących, gdy rzucili się na linię ciężko uzbrojonych żołnierzy. Żołnierze otworzyli ogień z każdej broni w swoim arsenale, zabijając setki w ciągu kilku minut, ale horda wciąż nadciągała. Z zombie wspinającymi się po trupach swoich towarzyszy, aby dotrzeć do celu. Wkrótce horda przytłoczyła żołnierzy, dosłownie rozrywając oddziały na kawałki i brudząc plac ich krwią i wnętrznościami. To było przerażające, ale czekało nas jeszcze gorsze. Kolejne ujęcie pokazało kamery na hełmach żołnierzy, poruszających się w ciemności przez zalesiony teren, używających noktowizorów do badania otoczenia. Słyszałem, jak rozmawiają ze sobą przez zestawy słuchawkowe. Wszyscy mieli brytyjskie akcenty, przez co pomyślałem, że muszą być brytyjskimi siłami specjalnymi, najprawdopodobniej należącymi do SAS. Atmosfera była napięta i wydawało się, że żołnierze spodziewają się ataku lub zasadzki w każdej chwili. Nagle na ścieżce przed nimi pojawił się gwałtowny ruch. Jakieś stworzenie skoczyło na prowadzącego żołnierza, zanim ten zdążył zareagować, wciągając jego ciało w ziemię. Krzyki mężczyzny były wciąż słyszalne, gdy dowódca wydał rozkaz otwarcia ognia, a ekran wypełnił się pociskami smugowymi i chaosem bitwy. Pojawiały się kolejne ataki, a żołnierze byli krojeni na kawałki lub wciągani za linię drzew przez stworzenia, które poruszały się tak szybko, że nie dało się ich zdjąć. I wtedy żołnierz z kamerą na hełmie spojrzał w górę, widząc potwora siedzącego na drzewie, tuż nad jego głową. Oświetlił stwora latarką zamontowaną na broni, ukazując coś, co mogę opisać jedynie jako wilkołaka. Jego zęby i pazury, ostre jak brzytwa, a oczy płonące demoniczną czerwienią. Żołnierz pociągnął za spust ułamek sekundy po tym, jak wilkołak zeskoczył z drzewa. Ale było już za późno. Potwór wbił się w niego, rozrywając i szatkując jego ciało w gwałtownym szale. Mężczyzna krzyknął, zanim jego kamera się wyłączyła.
Ostatnia scena w rolce była najbardziej szokująca. Kamera pokazywała ulice miasta gdzieś w USA. Miasta przekształconego w strefę wojny. Grupa amerykańskich żołnierzy ustawiła blokadę drogową i stawiała czoła nieznanemu jeszcze wrogowi. Ziemia zadrżała, co wskazywało na to, że coś ogromnego i potężnego zmierza w dół ulicy. Chwilę później pojawiło się w zasięgu wzroku. Ogromny demon, bez trudu osiągający wysokość 15 do 20 metrów. Miał głowę byka, z rogami i pyskiem wypełnionym ogromnymi zębami oraz oczy płonące na czerwono jak słońce. Jego ciało wyglądało jak ciało człowieka. Potężne nogi jak u kozy, w komplecie z zadartymi kopytami, które trzaskały o asfalt, gdy monstrum maszerowało pod miejską ulicą. Żołnierze otworzyli ogień z karabinów szturmowych i karabinu maszynowego, zamontowanego na szczycie opancerzonego Humvee, ale ich pociski nie przynosiły żadnych efektów. Jedynie odbijały się od ciała bestii, jakby jej skóra była ze stali. Nagle gdzieś spoza ekranu wystrzelono pocisk, prawdopodobnie rakietę odpaloną z ramienia lub RPG. Pocisk trafił demona w tors, powodując głośny ryk bestii z bólu i złości. Potwór zareagował, wyciągając z pokrowca broń. Miecz wykonany z ognia i długości co najmniej dwójki ludzi. Jednym potężnym zamachem załatwił tuzin żołnierzy, dosłownie przecinając ich na pół, rozmazując ulicę ich wnętrznościami i organami wewnętrznymi. Mężczyźni wrzasnęli, gdy demon użył swojego miecza, by przebić dach Humvee, po czym kontynuował swój grzmiący krok w głąb skąpanej we krwi ulicy. Chwilę później, kolejne dwa demony, obydwa równie duże i silne jak ich przywódca, wmaszerowały do kadru, wykańczając wszelkich ocalałych mieczami lub miażdżąc ich pod kopytami. Było jeszcze wiele innych scen brutalnych okrucieństw i potworów grasujących po ziemi. Jednak mimo, że materiał filmowy był tak mocny, był niczym w porównaniu z eksponatami znajdującymi się w tej części muzeum. Kustosz skierował mnie do grupy manekinów żołnierzy za szybą. Tuzin żołnierzy z różnych armii. Amerykańskiej, rosyjskiej, chińskiej, indyjskiej i innych. Wszyscy ubrani w narodowe mundury bojowe i z karabinami szturmowymi przypiętymi do piersi. Dopiero po bliższym przyjrzeniu zorientowałem się, że to nie są plastikowe manekiny przebrane w mundury, ale raczej zmumifikowane zwłoki. Martwi mężczyźni z odbarwioną skórą, usuniętymi oczami i pustymi oczodołami wpatrującymi się we mnie. Ciała były przerażająco realistyczne i totalnie groteskowe. Spojrzałem na kustosza w poszukiwaniu wyjaśnienia, ale on jedynie wzruszył ramionami, zanim odpowiedział. Chciałbym powiedzieć, że walczyli dzielnie, ale prawda jest taka, że większość armii ludzkości została zmiażdżona w ciągu kilku dni. Potrząsnąłem głową z niedowierzaniem, zdumiony tym, do czego się posunęli. Wciąż zahipnotyzowany wędrowałem przez resztę eksponatów, podczas gdy kustosz cierpliwie czekał, aż skończę. Nad moją głową, zwisając z sufitu, znajdował się kadłub odrzutowca F-35. Jedno ze skrzydeł zostało odstrzelone, ale poza tym był prawie nietknięty. Spojrzałem do rozbitego kokpitu i zauważyłem, że w środku wciąż znajdowały się zwęglone szczątki pilota. Poniżej samolotu siedział rosyjski czołg T-14 Armata z ogromną dziurą wyraźnie widoczną w górnej części wieżyczki, przez co wyglądał jak przebita puszka. Było tam wiele innych pojazdów i broni. Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, którego produkcja i utrzymanie kosztowałyby miliony. Teraz zredukowany do bezużytecznych kawałków złomu. Był to niezwykły, a zarazem przerażający widok i zacząłem zastanawiać się nad motywami tego, kto to wszystko urządził. Kiedy skończyłem zwiedzanie, kustosz wskazał mi inny duży ekran i zaproponował dalszą narrację.
Ocalałe niedobitki ziemskich przywódców politycznych i wojskowych zaszyły się w swoich bunkrach podczas ostatnich dni. Zdesperowani, pozbawieni opcji, zezwolili na uderzenia jądrowe w nasze piekielne usta, mając nadzieję, że uda im się powstrzymać inwazję. Ale niestety udało im się jedynie zabić miliony własnych ludzi, jednocześnie przyspieszając zniszczenie planety. Na ekranie pojawiły się materiały filmowe o uderzeniach pocisków ICBM, o detonacjach nuklearnych jaśniejszych od słońca, o chmurach grzybów wznoszących się w niebo, o zniszczonych krajobrazach, o całych miastach zredukowanych do ruin i gruzów. Pojawiła się mapa, która pokazywała miejsca uderzeń nuklearnych, usiane na całej kuli ziemskiej. Rezultat tych skoordynowanych ataków z pewnością byłby kataklizmem. Kustosz dał mi czas na zapoznanie się z tym wszystkim, zanim poprowadził mnie do następnej i przedostatniej sekcji, zatytułowanej Łupy wojenne. Mając zapewnione zwycięstwo, nadszedł czas, by mój pan odebrał to, co mu się należy, mianowicie ciała i dusze podbitych. Poprowadził mnie przez groteskową wystawę odciętych ludzkich głów, w jakiś sposób zachowanych i zamontowanych na kolcach za szkłem akrylowym. Ich martwe, wciąż otwarte oczy wpatrywały się we mnie w oskarżycielski sposób. Odcięte głowy należały do przywódców politycznych, wojskowych, biznesowych i religijnych. Kilku z nich rozpoznałem z wiadomości. Podobieństwo było niesamowite, aż do najmniejszych szczegółów. Przeszedłem obok tej makabrycznej wystawy, uznając całe doświadczenie za wyjątkowo przerażające. Widziałem, że kustosz obserwuje mnie, gdy przechodziłem obok ponurego eksponatu. Zauważyłem, że się uśmiecha, najwyraźniej czerpiąc przyjemność z mojego dyskomfortu i obrzydzenia. Kiedy skończyłem, skierował mnie do ostatniego ekranu, pozwalając obrazom mówić za siebie. A napis nad nim brzmiał: Świat odmieniony. Film pokazywał fragmenty zniszczonych i pozbawionych życia krajobrazów. Słońce zablokowane przez gęstą chmurę radioaktywnego pyłu. Następnie pojawił się obraz ogromnego demona stojącego nad grupą pokonanych jeńców, śmiejącego się okrutnie, gdy używał swojego ognistego miecza, by ciąć jeńców na kawałki. I wreszcie przerażający materiał filmowy, przedstawiający rząd wycieńczonych uchodźców, powoli maszerujących przez martwą ziemię. Mężczyzn, kobiet i dzieci. Wiele z nich wykazywało oznaki zaawansowanego zatrucia promieniowaniem. Ich skóra była mocno poparzona, a ciała pokryte guzami nowotworowymi. Byli całkowicie pokonani, ze spuszczonymi głowami, gdy szli naprzód do nieznanego celu. Kilku z nich upadło na błoto, będąc tak osłabionymi, że nie mogli iść dalej, a ich towarzysze nie podejmowali żadnych wysiłków, by pomóc ofiarom. Zamiast tego kontynuując swój ponury marsz śmierci donikąd. Czułem się fizycznie chory po obejrzeniu tych przerażających scen i zajęło mi chwilę, aby się opanować i wrócić do rzeczywistości. Wszystko, co widziałem, wszystko, na co mnie wystawił, to wszystko wydawało się takie prawdziwe. Ale musiałem sobie przypomnieć, że to niemożliwe. Odwróciłem się z powrotem do kustosza, który stał w milczeniu obok mnie, chcąc rzucić mu wyzwanie i zdemaskować jego chorą szaradę. Cóż, proszę pana, zacząłem. Całkiem niezłe przedstawienie, które dziś pan wystawił. Oczywiście włożył pan w to wiele wysiłku i kosztów, ale myślę, że nadszedł czas, aby powiedział mi pan prawdę. Jaka jest prawdziwa historia? Jaki jest twój plan? Kustosz zaskoczył mnie śmiechem. Jego głośny chichot odbił się echem od ścian. Szczerze mówiąc, nawet po tym wszystkim, co pan widział i słyszał, nadal pan nie wierzy. Oczywiście, że nie. Prychnąłem z niedowierzaniem. Żadne z wydarzeń, które mi pokazałeś, nie miało miejsca w prawdziwym świecie.
jeszcze się nie wydarzyły. Odpowiedział chytrze. To, co pan widział, to przyszłość. To przeznaczenie ludzkości. Teraz była moja kolej na śmiech. Niedorzeczne! Bierzesz mnie za głupka? Kustosz uśmiechnął się, a ja zauważyłem złośliwy błysk w jego oku. Cóż, proszę pana, widzę, że jest pan typem cynika. Ale proszę się nie martwić. Mamy specjalną, prywatną wystawę dla osób takich jak pan. Dla tych, którzy wymagają niepodważalnych dowodów. Jeśli zechce pan pójść za mną do aneksu. Poprowadził mnie do skrajnej ściany bunkra, gdzie znajdowały się kolejne drzwi bezpieczeństwa. Szybko wpisał kod, aby otworzyć drzwi i odsłonić ciemną komorę wewnątrz. Z pewną obawą wszedłem w ciemność, zwracając uwagę na smród panujący w środku, który przypominał mi zoo lub Budę. Ciemność była wszechogarniająca, a cisza ogłuszająca, dopóki kustosz nie włączył świateł i nie rozpętało się piekło. Uderzyła we mnie diabelska mieszanka widoków i dźwięków, tak przerażająca, że byłem zmuszony się wycofać, tylko po to, by odkryć, że drzwi bezpieczeństwa są zamknięte, więżąc mnie w środku z tymi niewypowiedzianymi okropnościami. Kiedy w końcu nabrałem odwagi, by się odwrócić, znalazłem się twarzą w twarz z dosłowną armią koszmarów. Potworów ledwie kontrolowanych i wściekłych jak diabły. Zobaczyłem ogromną kulę ognia, taką samą jak na filmie, teraz zamkniętą za grubym szklanym ekranem. Płonęła tak jasno jak słońce, gdy rozbijała się o ściany swojego więzienia. A kiedy przyjrzałem się ognistej kuli dokładniej, przysiągłbym, że widzę w niej ludzką twarz, udręczoną duszę, uwięzioną w płomieniach. Po drugiej stronie komnaty znajdował się krwiożerczy wilkołak uwięziony w klatce, warczący i wyjący, próbując się uwolnić. Jego czerwone oczy płonęły nienawiścią, gdy pazury i zęby wbijały się w metalowe pręty. Za wilkiem stał ogromny zbiornik z wodą, w którym siedział wąż o zielonych łuskach, długi na co najmniej 5 metrów, z kłami długimi jak noże do steków. Gorączkowo krążył po zbiorniku, rozbryzgując mętną wodę o szyby. I na koniec, ale z pewnością nie mniej ważny, był potwór trzymany w łańcuchach i za wzmocnionym szkłem na dalekim końcu komory. Demon tak wysoki, że jego rogi prawie dotykały sufitu. Potworność była niemal identyczna jak te, które widziałem na filmach. Prawie 20 metrów wzrostu, głowa byka, ciało człowieka i kopyta kozy. Demon ryczał, walcząc ze swoimi łańcuchami. Jego szatańskie oczy skupiły się na mnie, gdy szarpał się z całej siły. Skuliłem się w kącie, przerażony, obawiając się o własne życie, ponieważ wierzyłem, że potwory uwolnią się i w każdej chwili mogą rozerwać mnie na strzępy. Ale kustosz panował nad stworzeniami i potrafił je uspokoić jednym pstryknięciem palców, kończąc ich szał i sprowadzając potwory do stanu potulności. Potrząsnąłem głową z niedowierzaniem. Zimny pot kapał mi z czoła, gdy w stanie szoku wymruczałem kolejne słowa. To wszystko prawda? Tak. Odpowiedział stanowczo kustosz. Kiedy to się stanie? Zapytałem przez drżące wargi. Kustosz wzruszył ramionami. Kiedy tylko warunki będą odpowiednie. Może to być rok, a może to być 5. Ale bądźcie pewni, że stanie się to wkrótce. Wziąłem głęboki oddech. Milion rzeczy prześcigało się w tym momencie w moim umyśle, ale jedna obawa natychmiast przyszła mi do głowy. Chyba nie pozwolisz mi opuścić tego miejsca. Zapytałem nerwowo, bo teraz znam prawdę. Kustosz po raz kolejny roześmiał się głośno. Wręcz przeciwnie, proszę pana.
Zwiedzanie jest już zakończone. Może pan odejść, kiedy tylko zechce. Byłem zdezorientowany i podejrzewałem pułapkę. Ale ja wiem o wszystkim. Czy nie boi się pan, że powiem ludziom, co widziałem? Powiedz, komu chcesz. Odpowiedział lekceważącym wzruszeniem ramion. Nikt ci nie uwierzy. To muzeum nie pozostanie w tym miejscu, a ty nie będziesz miał żadnego dowodu na to, co tu widziałeś. Co najwyżej przyczynisz się do istniejącego już nurtu strachu i paranoi, co tylko pomoże w realizacji planów mojego pana. Potrząsnąłem głową z niedowierzaniem, czując się słabo, gdy potwory nadal wpatrywały się we mnie. Z pewnością nie sądzisz, że ujdzie wam to na sucho. Zażądałem. O, wiem, że ujdzie. Odpowiedział pewnie. Błysk w jego oku zmienił się w spojrzenie czystego zła. Los ludzkości jest już postawiony niczym kamień. Panowanie ognia jest bliskie. A teraz, jeśli będzie pan tak miły, muzeum wkrótce zostanie zamknięte, a pan naprawdę powinien być już w drodze. Kustosz dotrzymał słowa, odprowadzając mnie do czekającej windy i z powrotem do mojego samochodu na powierzchni. Pozwolono mi odejść bez przeszkód. Miał rację także w innej kwestii. Nikt nie uwierzył w moją historię. Ani moi przyjaciele, ani rodzina, ani inni członkowie forum, ani policjanci, ani nawet kilku księży, z którymi rozmawiałem. Wszyscy uważali mnie za wariata. Policja udała się na miejsce, ale nie znalazła żadnych dowodów na istnienie podziemnej komory lub windy. A enigmatycznego kustosza nigdzie nie było widać. Nigdy nie znalazłem żadnego solidnego dowodu na potwierdzenie moich twierdzeń, ale w sieci krążą plotki o tajemniczych muzeach powstających w odległych miejscach. Wspominano o wschodniej Syberii, australijskim Outbacku i górach Tybetu, ale nigdy nie było to nic konkretnego. Przyszedłem więc tutaj, aby podzielić się moją historią w szczerej nadziei, że ktoś mi uwierzy. Rzeczy, które widziałem, okropności, które mi się ukazały. Po prostu nie mogę z nimi żyć. Nie wierzę, że los ludzkości jest nieunikniony. Musimy walczyć. Czy to za pomocą konwencjonalnych środków, czy z pomocą siły wyższej. Musimy przygotować się i ostatecznie zwyciężyć siły zła, ponieważ alternatywa jest zbyt straszna, by ją rozważać.